Cześć kochani! Witajcie na kanale O Matko i Córko. W dzisiejszym filmie pokażemy Wam ciuszki i kosmetyki, wzięły to jeden kosmetyk, które upolowałyśmy na tegorocznych, poświątecznych wyprzedażach, przecenach. Co? Ja pokażę jeszcze biżuterię. O, także taki jeszcze dodatek. No i właśnie pokażemy Wam to, co kupiłyśmy. Pierwszą rzeczą, którą pokażę, jest ten sweter, który mam na sobie. Kosztował 139, a ja kupiłam za 99, więc 40 zł, można by rzec, zaoszczędziłam, mimo tego, że wydałam. To, na co zwróciłam uwagę, to jest ten przepiękny kolor. Po prostu od razu mi się spodobał. Spodobało mi się też to, że jest to golf. Ja zimą uwielbiam chodzić w golfach. Czasami nie zakładam szalika, tylko właśnie lubię, jak mi spod płaszcza, kurtki wystaje golf. Jedynym mankamentem jest to, że tutaj są szerokie rękawy. I już przygotowując się do tego filmu, zauważyłam, że próbuję coś z tym zrobić. Albo podciągnąć, albo, no nie wiem, coś mi tutaj przeszkadza. No ale wydaje mi się, że jednak go zostawię. Znaczy na pewno go zostawię, bo już mam go na sobie, więc na pewno go zostawię, no ale tutaj na pewno minusem jest tutaj ten rękaw. No nie był ten sweter tani, no ale tak jak mówię, to był jedyny sweter, który widziałam właśnie w takim kolorze, to właśnie ten kolor się przyciągnął. Tak, on jest taki dość szeroki, ale nie za długi, także myślę, że będzie pasował i do spódnic, i do spodni. Ja byłam o korektorze z Becky, który kupiłam w Sephorze za 109 zł, a kosztował dużo więcej, bo mam tutaj upust 27-25 zł. No i tak, z korektora jestem zadowolona, ponieważ bardzo dobrze kryje. I ja mam jeszcze taki problem, że ciężko mi dobrać odpowiedni korektor i podkład, bo wszystkie są dla mnie za ciemne, po czasie się też utleniają, nawet jeżeli najpierw myślę, że jest w porządku. I mam potem takie piękne, żółte taką ramkę, widać, że po prostu mam coś na twarzy, a to wygląda okropnie i wystrzegam się tego jak tylko mogę. No i właśnie, to jest korektor, on merzy, znaczy to o nazwie linen. Jest on naprawdę bardzo, bardzo jasny, jak zresztą możecie zauważyć. Więc kochane, jeżeli macie bardzo, bardzo jasną cerę, a potrzebujecie czasem ukryć jakieś czerwone wypryski, to polecam poszukać Becky w Sephorze. Wiem, że ten korektor za tani nie jest, ale jeżeli któraś z Was, tak jak ja, szuka czegoś jasnego, to polecam zajrzeć do tego sklepu. Pierwszy raz słyszę o takiej firmie kosmetycznej. Swego czasu bardzo głośno było o rozświetlaczach z Becky. Także na pewno musisz kojarzyć. Nie kojarzę. Kochani, najwięcej czasu spędziłam w Reserved i w Zarze. Mimo tego, że w Zarze nie kupiłam zbyt wiele, to i tak miałam największe naręcze ubrań, ale niestety ja z tym sklepem mam taki problem, że krój tych ubrań jakoś nie pasuje do mojej figury. Bardzo dużo rzeczy na wieszaku wydaje mi się fajne, a później, gdy ja to mierzę, no to albo mam w biodrach za ciasne, albo w biuście za ciasne. Nawet patrząc na modelki, które są na stronie internetowej w Zarze, to widać, że one są chude i długie, bardzo chude, mają bardzo chłopięce sylwetki, zero biustu, zero bioder i wydaje mi się, że właśnie te ubrania są szyte dla takiej sylwetki. Także ja się naprawdę muszę namierzyć w Zarze, żeby cokolwiek wybrać i zazwyczaj są to rzeczy właśnie takie luźne, obszerne. No i kupiłam trzy rzeczy. Dwie chciałam, a na trzecią namówił mnie mój mąż i najprawdopodobniej właśnie ta trzecia rzecz będzie się też najbardziej podobać Wam. Takie mam wrażenie. No ale zacznijmy od tego, co ja sobie wybrałam. Mam tutaj taką sukienkę z zamszu i pierwotna cena 139, ja kupiłam za 89. Podobał mi się ten rudy kolor. Ja lubię siebie w takich barwach. W talii jest taki
skórzany, znaczy imitujący skórkę pasek. To znaczy ja nie będę nosić tej sukienki stricte właśnie tak, że w talii będzie ten pasek. Ja tutaj muszę coś pokombinować, aby ten pasek nosić troszkę niżej i tą sukienkę tak troszkę w okolicach talii zluzować, bo w ten sposób mi się ta sukienka nie podobała. Długość taka za kolano, jak sobie zluzuję, to będzie taka troszkę krótsza, no ale fajna. Wydaje mi się, że nic się z tą sukienką nie będzie działo, nie będzie się rozciągać, nie będzie się zaciągać, wyciągać, przebarwiać, także myślę, że to jest dobry zakup. Drugą sukienką jest sukienka, za którą zapłaciłam 89 zł, pierwotna cena 139 zł. Jest to taka luźna sukienka, tutaj z przodu ma falbanę. Bardzo fajnie wygląda, bo tutaj jest wąska i tak bardzo nieposzerzona. Biuście się tak opina, a w okolicach talii, bioder jest taka szeroka, więc tą sukienkę będę zakładać na co dzień. To jest taka sukienka, którą można założyć do trampek i lecieć na zakupy, taka na luzie. I wiosenna, i taka letnia, gdy nie będzie tam 30 stopni, tylko troszkę mniej. Taka jaśniutka będzie ładnie współgrać z opalenizną, to już właśnie o lecie myślałam, kupując tą sukienkę. I to jest ta trzecia rzecz? I to jest ta trzecia rzecz. Ja nie byłam zbyt chętna do tego, aby ją kupić, ale mój mąż powiedział, że muszę ją wziąć, co ja w ogóle mówię, co mi przeszkadzało w tej sukience. Ja byłabym nią zachwycona, gdyby ona była 5 cm dłuższa. Ona jest przed kolano, ale mój mąż stwierdził, że przecież mogę nosić takie krótkie sukienki, więc posłuchałam jego rady. Mężowi czasami nie należy się sprzeciwiać, więc ją kupiłam. To jest taka sukienka zrobiona, no właśnie, też tak myślałam. To jest taka sukienka zrobiona z falban. Każda falbana to jest inny materiał. Z długim rękawkiem, rękawek zakończony mankietem. Też taka luźna, bo można tą sukienkę ubrać i do szpileczki, i do botków takich zimowych, wiecie, za kolanko, i do kozaków, i do trampek białych. Konwersy białe albo super stare i to też będzie naprawdę świetnie wyglądać. Można ją naprawdę stylizować na kilka sposobów. No ja lubię tego typu sukienki, lubię te sukienki takie rozszerzane ku dołowi, złożone z falban, więc mi się podobała, ale muszę się przekonać do tej długości. No. Było o rzeczach takich średnio drogich, że tak powiem. A teraz powiem o czymś mega, mega tanim, za co zapłaciłam 20 zł. A to, umówmy się, wielki majątek nie jest. Jak wiecie, jechałam na Sylwestra do Prawut, do rodziny, na domówkę, ale stwierdziłam, że mimo tego, że będziemy na domówce, musimy wyglądać sylwestrowo. Oczywiście. No i kochani, kupiłam sobie taką sukienkę. Oczywiście nie myślcie, że ja poszłam i wszystko mi było widać i tak dalej. Nie, nie, nie. Taka haleczka. Taka haleczka, nie, nie, nie. Ubrałam sobie właściwie halkę pod spód. Czarną halkę z falbanką. I nic ci nie było widać. I nic mi nie było widać w każdym razie. Tak, zapłaciłam za tą sukienkę właśnie 20 zł. I stwierdziłam, że jest to zakup i na tegorocznego Sylwestra, i na lato. Tak. Czy jak będę szła na plażę wieczorem i ubiorę krótkie spodenki i na przykład stanik od stroju, znaczy czy bikini, ubiorę po prostu właśnie jakiś top i spodenki, to będzie super wyglądało, jest przewiewne, błyszczy się, a to jest w ogóle super sprawa. No i po prostu jak zobaczyłam tą cenę, no to mówię, no to wezmę to, przecież i tak to wykorzystam, nie dość, że na Sylwestra, to może jeszcze latem. Kupiłam to w H&M-ie. Okej. Mówiłam wam, kochani, w którymś z ostatnich vlogów, że zrobiłam zakupy w sklepie, tylko nie wiem, jak się to wymawia, Kary,
Carry się pisze. Kary chyba. No chyba kary. Że kupiłam tam takie poduszki podróżne, które są teraz w aucie. Jedną dla siebie, drugą dla Pauliny. A która jest moja, się chciałam zapytać? Z kotkiem. Z kotkiem. Z kotkiem jest twoja, widziałaś? Widziałam na filmie. Tak. I w tym samym sklepie kupiłam też taki kardigan wiązany w pasie. Pierwsza cena to 199 zł, a ja dałam za ten sweterek 89 zł, więc dość taka pokaźna przecena. Moją uwagę zwrócił kolor, bo ja wtedy miałam na sobie tą sukienkę, którą Paulina mi kupiła, którą pokazałyśmy Wam w tym holu niespodziance dla mnie. Ta sukienka miała takie paski brązowo-czarne z dodatkiem ekri. I naprawdę ten kardigan świetnie mi pasował do tej sukienki. Niby nie jest taki szeroki, bo tutaj paskiem, tym sznurkiem właściwie można podkreślić talię. Naprawdę się bardzo dobrze układa. Ja się w tym kardiganie bardzo dobrze czułam. No i dość taka okazyjna cena. Ja w Reserve kupiłam sobie za 49,99. Oszczędzając przy tym 30 zł. 30 zł. Kupiłam taką bluzkę, a właściwie to body na ramionczkach. I tak. Kupując body, zawsze zwracam uwagę na to, żeby dół, a właściwie te majteczki, były zakończone materiałem bezszwowym albo były wycięte tak jak stringi, ponieważ bardzo nie lubię, jak te szwy są takie grube i widać je przez wszystkie spodnie. Bo nawet jeżeli ktoś ma normalne majtki i jakby trochę to widać, to te szwy i tak nie są tak grube jak w tych body, bo bardzo często właśnie w sklepach spotykałam się z tak naprawdę bardzo, bardzo grubo zakończonymi tymi majtkami. Ja cieszyłam się, że właśnie ta bluzeczka ma majtki zakończone bezszwowo. No i tak, bluzeczka jest na ramionczkach, ramionczka są do regulacji. Jest to bluzeczka, która ma takie czarne niteczki, które się też świecą. Jeszcze tak sylwestrowo, bo właśnie znalazłam ją przy sukienkach na sylwka. Tak Wam powiem jeszcze. No i co? No po prostu będzie fajna na lato do jasnych spodenek, żeby już się tak nie zasmucać tym czarnym kolorem. To do jakichś jasnych, błękitnych na przykład spodenek albo białych. Będzie to wyglądało po prostu dobrze. Pewnie. A nawet jak zestawisz to z normalnymi takimi jeansami długimi, nie patrząc na porę roku, no to zakładając do tego sweter, ale nawet sweter, no to można tak, wiesz, przełamywać, nie? To też robi fajne wrażenie czasami. Tak. Ja kocham jeans, kochani. I mam tutaj taką, właściwie na modelce, bo widziałam tą koszulę na stronie internetowej, to była sukienka, ale ja wiecie, że ja się tak krótko nie noszę, więc w moim przypadku będzie to po prostu koszula, ewentualnie koszula, która będzie udawać kurtkę albo płaszczyk. Raczej wątpię, żebym zdecydowała się na to, aby wystylizować ją jako sukienkę. Cena 139, ja kupiłam za 79, czyli dość fajna obniżka. Gruby jeans, nie poddaje się. Sztywny. Sztywny, tak. Nie ma w sobie żadnej domieszki jakichś takich rozciągliwych nitek. Jasny jeans bardzo mi się podobał, myślę, że wykorzystam zimą i latem. No co powiem, podoba mi się zwykły, klasyczny krój z kieszeniami, czyli naprawdę może udawać płaszczyk albo kurteczkę, także no fajna rzecz, mi się podoba. Kupiłam sobie zarąbiste skarpetki, dwie inne, ale obie z myszki Miki. Są to skarpetki, które na pewno będą wystawały mi z butów. I kupiłam te skarpetki z myślą o lecie, kochani. Do krótkich spodenek, do jakiegoś luźnego t-shirtu, albo do jakiegoś takiego cienkiego, luźnego swetra, do trampek,
tych takich czarnych z Konwersa, które pokazywałam Wam na Instastory i to po prostu będzie tworzyło taki świetny, może trochę nawet streetwearowy komplet. No, wydaje mi się, że będzie to wyglądało super. W sumie nawet zimą można takie skarpetki nosić, bo nie przeszkadza mi, jak skarpetki wystają z butów. Jest to super element, który odmładza stylizację, który dodaje takiego charakterku, także ekstra. Pierwotnie te skarpetki kosztowały 30 zł, ja kupiłam za 19,99, także super. Sklep? House. A ja to chyba gdzieś widziałam. W Reserved. Bo tam kupiłam tą sukienkę. 179 pierwsza cena, ja kupiłam za 79 zł. Jest to taka sukienka maxi, chociaż chyba jednak przed kostkę. Długi maxi, chociaż chyba jednak przed kostkę. No nie taka bardzo długa. Nie taka maxi, taka trochę mniej maxi niż maxi. Zwierzęcy motyw, który jest modny, ale w czerwieni, nie w brązie. Sukienka, która jest przecinana w talii, czyli troszeczkę tą talię nam pokazuje, akcentuje. Spódniczka tej sukienki jest długa, plisowana. Myślałam, że chodzi ci o długość. Nie, ona jest plisowana, ja uwielbiam spódnice plisowane, tak. Dekolt jest przyozdobiony sznurkami, można się związać lub puścić te sznurki luzem. Tak. Fajna sukieneczka, oczywiście. Ze ściągaczami na rękawkach. Tak, z taką gumeczką. Oczywiście podszewka jest, także nie będzie prześwitywać. Nic nie będzie widać. Tak, to jest bardzo ważne, żeby nie było widać bielizny. Bardzo ważne to jest. W moim wieku. Ojej, ty będziesz chodzić w takich kolczykach? Ojej! Ojej! Już chyba od roku chodzę koło kolczyków, ponieważ gdy miałam takie króciutkie włoski, to kolczyków nie nosiłam, mimo tego, że wcześniej nosiłam i to duże. Ale gdy włosy obcięłam, to stwierdziłam, że kolczyki do takiej krótkiej fryzury jakoś nie pasują, źle się w tym czułam. No i gdy włosy już mi powoli odrastają, no to pomyślałam, że to jest dobry czas na to, aby zaopatrzyć się w kolczyki, które teraz są modne. Czyli tutaj mamy takie proste, zwykłe, plastikowe kolczyki, takie kółka. Dałam za nie 14,99 za ten komplecik tak samo, a wcześniej 29,99 ten komplecik tak samo. Ja mam dużo brązu w szafie, więc te kolczyki będą mi bardzo pasować. Wiesz co, o ile te kolczyki jeszcze rozumiem, tak te? Jak babcia! Babcia kiedyś takie nosiła! Nasza nie! Kochani, no czasami trzeba ryzykować. No ja nie mówię, że będę w nich chodzić codziennie i do wszystkiego, bo to nie są tego typu kolczyki. No ale czasami potrzebny jest jakiś taki element, który przyciągnie uwagę. Szczerze powiem, nawet ich nie mierzyłam jeszcze. A są ciężkie? Są ciężkie. No co Wam powiem, no. Mam kolczyki. Nie, dobrze wyglądasz. Tak? No. Zobacz, te kolczyki, no teraz mam tutaj ten żółty golf, to tak nie bardzo pasuje. No, dobrze to wygląda. Do jakiej stylizacji? Nie, fajnie. Tak, żeby te kolczyki były jakimś takim naprawdę wiodącym elementem do tej sukienki w paski, którą od Ciebie dostałam. Nie, ale ładnie wyglądasz, mówię, tak? No. To znaczy, wiecie co, no ja mam problem z kolczykami, ponieważ od bardzo dawna ich nie noszę. Mhm. I no muszę się przekonać do siebie w kolczykach. Aha. To też nie jest tak, że ja jestem zachwycona widokiem siebie w kolczykach, no ale no przyzwyczaję się. Wcześniej kolczyki nosiłam, więc przyzwyczaję się. U mnie to tyle. A ja mam jeszcze jedną rzecz. W sklepie Reserve kupiłam sobie taką szarą, luźną sukienkę. To jest chyba krój w literę A, prawda? No, to jest taka po prostu luźna sukienka zakończona falbanką. Znaczy, ja właściwie nie wiem, czy będziesz to nosić jako sukienkę, bo jest bardzo prześwitująca. Tak? No. To bardziej chyba z halką. Tak do spodni. No chyba, że z halką, albo... Mam czarną halkę z falbanką.
O, taką mam halkę. Tutaj niby jest jak zwykła podkoszulka, tak? Ale tutaj ma taką ładną falbankę i z kilku sukienek mi tak ładnie ta falbana wystaje. To ja mam jeszcze taką szarą halkę. Tak? Tak. No i 3-4 lata temu kupiłam ją. Nawet jak ta halka by tutaj gdzieś wystawała, na przykład bym sobie odpięła tutaj i tu mam falbankę i falbankę z halki, to będzie wyglądało tak inaczej. Dobrze. Także tak. Aha, jeszcze cena. No, cena. 59,99 ze 100 zł. Także no, też duża przecena. Też fajna. Teraz będziemy przymierzać te wszystkie rzeczy, aby zrobić Wam przebitki, no ale zanim to zrobimy, to się z Wami pożegnamy. Tak. Dziękujemy za to, że byliście z nami. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i do kolejnego odcinka. No i napiszcie, które z tych rzeczy Wam się spodobały najbardziej. Pa, pa, kochani. Bye.